Charlie Chaplin, Leslie Nielsen czy Robin Williams. Aktorzy komediowi, którzy przez lata bawili miliony ludzi na całym świecie. Niestety, gdy gasły światła i wyłączały się kamery, często zdejmowali maski śmieszków i wracali do swojego prawdziwego, często już nie tak radosnego życia. Witajcie w kolejnym odcinku Gimby nie znają, gdzie przypominam kultowe rzeczy z przeszłości, które są dziś nieco zapomniane. Zanim zaczniemy, jeżeli chcecie śledzić ten kanał i być na bieżąco z kolejnymi materiałami, kliknijcie w czerwony przycisk subskrybuj, aby dołączyć do grona widzów. Benny Hill to kultowy aktor komediowy, którego występy bawiły całe pokolenia i dostarczały rozrywki do niemal każdego domu. Główny motyw muzyczny i charakterystyczne przyspieszone tempo kojarzą wszyscy. No prawie wszyscy, bo oczywiście gimby nie znają! Przełączając kanały na naszych telewizorach, mamy szansę trafić na pewien program, w którym to poczciwy, starszy grubasek wciela się w różne role i ugania za kobietami. Jego humor i sposób prowadzenia skeczy był bardzo nowatorski, czym zaskarbił sobie sympatię milionów widzów. Poza kadrem jednak jego życie było pełne smutku, a jak pokazała nam historia, można powiedzieć, że było wręcz tragiczne. Benny Hill, a właściwie Alfred Hawthorne Hill, urodził się w 1924 roku w brytyjskim Southampton. Już w czasach szkolnych brał udział w najróżniejszych przedstawieniach. Zanim rozpoczęła się jego kariera telewizyjna, pracował m.in. jako mleczarz, kierowca czy operator mostu. Po zakończeniu II wojny światowej, w trakcie której dorabiał przedstawieniami w kilku klubach, dostał angaż jako lektor radiowy w niezwykle popularnych wówczas słuchowiskach. To w tym czasie zmienił swoje imię z Alfred na Benny, na cześć swojego ulubionego komika Jacka Benny'ego. Na małym ekranie zadebiutował w 1949 roku w programie Hi There. Prawdziwą popularność zdobył jednak dopiero 6 lat później, kiedy to w 1955 roku na stacji BBC wystartował ze swoim autorskim programem o tytule The Benny Hill Fucking Show. Prezentował w nim swoje własne pomysły na gagi i skecze, które po pewnym czasie zapoczątkowały nowy styl telewizyjnej rozrywki. W późniejszych latach przeniósł się do innej stacji telewizyjnej, gdzie emitowano półgodzinne odcinki jego show, wzbogacone godzinnymi wydaniami specjalnymi. Co tu dużo mówić, Brytyjczycy pokochali Benny'ego Hilla. Znakiem rozpoznawczym jego programów był sprośny, slapstickowy i nietuzinkowy humor oraz gagi przepełnione dwuznacznościami. Wystąpił w tysiącach krótkich skeczy, w których odgrywał najczęściej rolę lubieżnego i pożądliwego napaleńca, który nigdy nie dostawał tego, na czym mu zależało. A zależało często na jednym – dobraniu się do jakiejś dziewczyny. Równocześnie posiadał on bardzo dużo wdzięku i dla widzów, choć zboczony, był w tym wszystkim bardzo uroczy. W swoich skeczach wcielał się w całą masę różnych postaci i występował w wielu przebraniach, opierając swoje dowcipy na parodiowaniu innych. W show Benny Hilla stosowano też pewien stylistyczny, komediowy zabieg zwany undercrackingiem lub po prostu przyspieszeniem. Aktorzy wraz z Bennym na czele często gonili się nawzajem w charakterystycznym, przyspieszonym tempie. Jednocześnie w tle przegrywała melodyjna i skoczna muzyka, określana mianem Patter Song. Wiele z nich skomponował sam Benny Hill, aczkolwiek najbardziej kultowym utworem był Yakety Sax autorstwa Jamesa Richta. Melodia tak bardzo kojarzona była z show, że do dzisiaj znana jest szerzej pod nazwą Benny Hill Theme. Na pewno słyszeliście. Jak nie z oryginalnego serialu, to z wielu różnych innych występów w tym stylu. W 1979 roku po raz pierwszy jego program wyświetlono w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska edycja programu była jednak znacznie łagodniejsza niż ta, którą mogli oglądać Brytyjczycy. Głównym powodem była krytyka spowodowana seksizmem, który często pojawiał się w odcinkach. Sam Benny twierdził, że kobiety nie są tam w żadnym stopniu poniżane. Wręcz przeciwnie, były pokazywane jako inteligentne, a to faceci wychodzili na błaznów. W naszym kraju program był emitowany na kilku różnych stacjach telewizyjnych. Okraszony klimatycznym głosem lektora Tomasza Knapika bawił również Polaków. W internecie znajdziecie setki odcinków show Benny Hilla, więc polecam nadrobić. Obecnie emitowany jest też bodajże na TV6. Benny Hill bardzo szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komików na świecie. Mimo wszystko sprawiał wrażenie, jakby w ogóle go to nie obchodziło. Nie przejmował się tym, co piszą o nim w gazetach, a swój zawód traktował jako dostarczanie rozrywki dla innych.
innych ludzi. To właśnie oni byli dla niego najważniejsi. O swoim obojętnym stosunku do własnej sławy świadczy fakt, że wszystkie zdobyte przez siebie cenne nagrody telewizyjne trzymał w papierowym kartonie wciśnięte gdzieś w głąb szafy. Najwięcej radości sprawiła mu jednak pewna historia związana z komikiem Charlie Chaplinem, na którym Benny wzorował się w dzieciństwie. Benny został zaproszony do domu Chaplina w Szwajcarii i na półkach ujrzał kolekcję wideo ze swoimi programami. Ledwo powstrzymał wzruszenie, widząc, że jego idol był jednocześnie jego fanem. Hill nie przywiązywał też wagi do jakichkolwiek dóbr materialnych. Mimo zarobionej fortuny nigdy nie kupił własnego domu. Przez całe zawodowe życie mieszkał w ciasnym, wynajmowanym mieszkaniu na przedmieściach Londynu. Nigdy nie kupił nawet samochodu, a ludzie z jego otoczenia uznawali go za dusi grosza. Jedyną pasją i przyjemnością, na jaką sobie pozwalał i przeznaczał część swoich zarobków, były podróże po Europie, a w szczególności po jego ukochanej Francji. Znał też biegle kilka języków. Mówił po francusku, niemiecku, hiszpańsku i holendersku. Jego życie prywatne nie było niestety tak barwne jak jego skecze w programie telewizyjnym. Wydawać by się mogło, że osoba z takim poczuciem humoru i osobowością otacza się wieloma życzliwymi sobie ludźmi. Nic bardziej mylnego. Hill przez całe swoje życie był niezwykle samotnym człowiekiem. Wolny czas spędzał w gronie kilku najbliższych znajomych, a jego największym przyjacielem był jego telewizyjny partner Jackie Wright. Krążyły pogłoski, że był gejem, jednak nie zostało to nigdy potwierdzone. Benny nigdy się nie ożenił, mimo iż dwukrotnie oświadczał się kobietom. Obie jednak odrzuciły jego propozycje. Pytany o małżeństwo zawsze odpowiadał, że ma mentalność 17-latka, dlatego żadna kobieta by z nim nie wytrzymała. Prawda jednak była inna. Wszystkie swoje porażki w życiu osobistym traktował bardzo poważnie i miały one ogromny wpływ na jego poczucie własnej wartości. Kiedy w 1976 roku w wieku 82 lat zmarła jego matka, Benny Hill przeżył istne załamanie nerwowe. W jej domu urządził coś w rodzaju sanktuarium. Do końca życia nie zmienił w nim absolutnie nic, tylko po to, aby odwiedzając swoje rodzinne strony, mógł ją wspominać tak, jakby jeszcze żyła. Z czasem, gdy popularność programu malała, jego depresja zaczęła się pogłębiać. Benny bardzo się tym przejmował. Uważał, że wypala się jako komik, a to, co robił przez całe życie, nie ma już dalej sensu. W 1989 roku stacja zdecydowała o zdjęciu Benny Hill Show z anteny. Oglądalność była coraz niższa, pojawiły się również plotki o tym, że z wiekiem Benny wyglądał coraz mniej atrakcyjnie, a widok niedołężnego starca, który ugania się za cycatymi blondynkami, był po prostu niesmaczny. Dziś znamy prawdę i wiemy, że zwyciężyła tak zwana poprawność polityczna. Wszystko przez środowiska feministyczne, które uważały show za seksistowskie. Program na zawsze zniknął z anteny, choć Benny nagrał jeszcze kilka epizodów dla amerykańskiej telewizji. Po usunięciu jego show z telewizji Benny przestał w ogóle widywać się z ludźmi. W tym samym roku zmarł także jego najlepszy przyjaciel Jackie Wright. Słaba kondycja psychiczna w połączeniu z problemami zdrowotnymi sprawiły, że komik znacznie przybrał na wadze. Wykryto u niego problemy z sercem i niewydolnością nerek. Na początku lat 90. dwa razy wylądował w szpitalu. Kiedy w lutym 92 roku dostał lekkiego zawału serca, lekarze zakomunikowali mu, że musi zrzucić 13 kg oraz sugerowali założenie bypassów. Benny jednak nie chciał słyszeć o żadnej operacji. Był 24 kwietnia 1992 roku. Producent telewizyjny Dennis Kirkland, który współpracował z nim wiele lat, zaniepokojony faktem, że od kilku dni Benny nie odbiera telefonu, pojechał do jego mieszkania, aby sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu jednak nikt mu nie otworzył. Pytając sąsiadów, dowiedział się, że od kilku dni z mieszkania Benny'ego dochodzi dziwny zapach. Kirkland pożyczył więc drabinę i wspiął się na balkon aktora na trzecim piętrze. Kiedy przez okno zauważył przyjaciela, natychmiast kazał zadzwonić po pomoc. Na miejscu przyjechali policjanci. Gdy weszli do środka, znaleźli komika usadowionego w wygodnym fotelu przy włączonym telewizorze. Nie żył od 4 dni.
Na samej śmierci jednak nie zakończyła się jego historia. Benny Hill pozostawił po sobie majątek wynoszący 10 milionów funtów, co na tamte czasy było sumą jeszcze bardziej niewyobrażalną. Komik nie miał jednak żadnej bliskiej rodziny. Jego rodzice i rodzeństwo już nie żyli, więc nie wiadomo było, co zrobić z pieniędzmi. Przy przeszukiwaniu mieszkania Benny'ego znaleziono pewien list. Benny zapisywał w nim znaczne sumy pieniędzy swoim najbliższym przyjaciołom. Problem jednak polegał na tym, że bez pieczęci notarialnej nie miał on żadnej mocy prawnej. Ostatniej woli zmarłego więc nie uwzględniono, a jego majątek trafił do dzieci jego rodzeństwa, które nie dość, że nie utrzymywały z nim kontaktu, to w dodatku nim gardziły. Jego siostrzeńcy często wyrażali dezaprobatę dla pracy komika, określając ją jako żenującą i mało gustowną. Żadne z nich nie odmówiło jednak przyjęcia ogromnego spadku. Na tym jednak dramat się nie kończy. Benny Hill pochowany został na cmentarzu Hollybrook w rodzinnym Southampton. Zanim jednak doszło do uprawomocnienia testamentu, wśród ludzi zaczęły krążyć pogłoski o rzekomej fortunie, z jaką musiał zostać pochowany aktor. Nie miał rodziny, więc ludzie myśleli, że wszystkie bogactwa zabrał ze sobą do grobu. W efekcie już w kilka miesięcy po pogrzebie nieznani sprawcy rozkopali jego grób w nadziei, że znajdą jakieś kosztowności. Policji nie udało się wykryć sprawców incydentu, a rozkopany grób komika stał się przykrym symbolem jego tragedii. Mimo iż ostatnie lata jego życia były smutne, fani zapamiętają go jako radosnego, poczciwego zboczuszka, który poświęcił całe swoje życie, aby bawić innych i dawać im radość. No muszę przyznać, trochę smutna historia. A wy jakie macie wspomnienia o Benny Hillu? Napiszcie o tym w komentarzach oraz dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał po więcej. Podnijcie też na grupę na Facebooku oraz fanpage Gimby Nie Znają. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego odcinka i dajcie znać, czego takiego jeszcze gimby nie znają.